iż łosoś był w Polsce musi popaść serce, będą zakazywać Biblia mówić spożywania pewnych pokarmów albo nakazywać spożywania. Przecież, ale łosoś być musi. O małym chłopcu czekającym na gwiazdkę. Wesołych świąt, Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ucznym elementem świąt Bożego Narodzenia kolędowanie należy rozpocząć od Wigilii i można śpiewać do 2 lutego, do święta Matki Boskiej Gromnicznej. W polskich domach dominuje jednak bierne odsłuchiwanie kolęd z telewizji, płyt CD, radia czy internetu. Była minister kultury, dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Joanna Wnuk-Nazarowa, zachęca do wspólnego, rodzinnego śpiewania nie tylko kolęd, ale też pastorałek. Śpiewanie tych kilkunastu kolęd najsławniejszych to jest pielęgnowanie tradycji polskiej wspaniałej. Przeważnie mają one też głęboki sens liturgiczny. A z kolei śpiewanie tych pastorałek polskich, śmiesznych, gdzie tam Kuba z Maćkiem biegną do małego Jezuska, nosząc mu a to garnek miodu, a tam gruszki za pazuchą i tak dalej. To znowu jest pielęgnowanie, wspomnienie o dawnej obyczajowości, która zanika przecież też i na wsiach. Także jest głęboki sens, żeby to kontinuum naszej obrzędowości polskiej od zamierzchłych wieków, żeby do dzisiaj trwało. Najdawniejsze kolędy, które znamy, pochodzą z wieku XV, a najpopularniejsza z nich to kolęda Anioł pasterzom mówił. Kolejne wieki przyniosły nowe kolędy, a największy ich rozkwit datuje się na wiek XVII i XVIII. Wówczas powstały znane do dziś kolędy jak Wśród nocnej ciszy, Lulajże Jezuniu, Bóg się rodzi i inne. Najsłynniejszą zaś kolędą jest Cicha noc, którą przetłumaczono na ponad 300 języków i dialektów. Prognoza pogody. W nocy zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, a we wschodniej połowie kraju także deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach śnieg. Na wybrzeżu możliwe są burze. Temperatura minimalna od minus 2 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez 1-2 stopnie powyżej zera w centrum, do plus 4 nad morzem i na krańcach zachodnich. Wiatr południowo-zachodni i zachodni umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu dość silny. Porywy wiatru do 55 km na godzinę w centrum, 60 na zachodzie, 70 na wybrzeżu i 90 wysoko w górach. A w ciągu dnia zachmurzenie duże i opady deszczu na wschodzie kraju, deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śnieg. Na zachodnim wybrzeżu opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Temperatura wyniesie od 1-3 stopni powyżej zera na krańcach wschodnich do 7-9 nawet na krańcach zachodnich. Wiatr umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu dość silny i porywisty południowo-zachodni oraz zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5:30. Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy na naszych stołach królują tradycyjne, odświętne potrawy. Warto w tym okresie pamiętać o prawidłowym odżywianiu naszych psów i kotów. O tym, że nie wszystkie produkty przeznaczone dla ludzi są odpowiednie również dla czworonogów. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Temat żywienia psów i kotów jest bliski sercu większości opiekunów zwierząt. W raporcie epidemiologicznym z 2009 roku wykazano istnienie nadwagi u 29% psów i ponad 30% kotów. O otyłości mówimy jako o międzygatunkowej chorobie cywilizacyjnej. Jak zatem prawidłowo żywić naszego pupila? Co jest lepsze, karma gotowana czy przemysłowa? Czy pies to wilk, a kot to tygrys w sensie żywieniowym? O odpowiedź na te i inne pytania poproszę mojego dzisiejszego eksperta, którym jest doktor nauk weterynaryjnych, specjalista żywienia klinicznego zwierząt i ludzi, założycielka portalu Dietoprofilaktyka, pani doktor Sybilla Berwit-Wojtowicz. Dzień dobry, pani doktor. Witam serdecznie. Czym lepiej karmić naszego psa, kota? Taką karmą samodzielnie przygotowywaną, czy też karmami gotowymi? To jest bardzo trudne pytanie, natomiast odpowiedź na nie jest bardzo prosta. I jedno, i drugie można robić dobrze. I jedno, i drugie można robić bardzo źle. Tak więc wszystko zależy od stopnia takiego skupienia się właściciela wiedzy. I jego możliwości, a także wiedzy. Tak, wiedzy i niekoniecznie wiedzy internetowej, bo jak wszyscy Państwo wiecie, w internecie każdy może coś napisać, można pisać coś mądrzejszego i mniej mądrego,
a zapłacić za reklamę, żeby jego informacje były bardziej widoczne, a inne mniej, w związku z czym nie jest to niestety dobre źródło wiedzy. Natomiast rzeczywiście są pewne podstawowe wytyczne. Te wytyczne też można znaleźć na portalu, co prawda on jest anglojęzyczny, natomiast no, w Polsce jest jednostka, taka organizacja PSL-WMZ. Jest to takie stowarzyszenie lekarzy weterynarii, którzy zajmują się małymi zwierzętami, czyli psami, kotami między innymi właśnie, a jego odpowiednik to jest WSAWA. I na tych stronach można znaleźć dokładne wytyczne dotyczące też tego, jak przygotowywać posiłki, jak powinny być zbilansowane posiłki zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, ponieważ ten aktualny stan wiedzy, proszę Państwa, zmienia się z roku na rok. Niestety, ale 80% tego, co w Polsce ma miejsce, czyli takiego no, podawania zwierzakom w misce po prostu jakiegoś jedzenia takiego wcześniej niezbilansowanego, no to jest takie jedzenie bardzo niezbilansowane i no, są to po prostu takie lepiej lub gorzej zebrane resztki obiadowe, co niestety przekłada się potem na jakość życia tych naszych zwierząt, no i ich problemy zdrowotne. I czasem jest tam dosłownie mydło i powidło, proszę Państwa. No tutaj problem jest później z przyswajaniem tych składników, prawda? Czy z czasem tak, tak. To ci tacy, którzy naprawdę się tak strasznie poświęcają, to są pojedyncze przypadki, które czasami opisując tę swoją historię i stając się takimi bohaterami dnia codziennego, no, rzeczywiście w internecie potrafią pokazywać, jak ja to cudownie domowo karmię mojego zwierzaka. Natomiast niestety szara rzeczywistość jest taka, że w większości przypadków to jedzenie jest po prostu bardzo niezbilansowane, bardzo brakuje w nich, albo jest nadmiar różnych składników, co przeważnie w pierwszych 4 latach życia, no to ktoś musi bardzo postarać, żeby pojawiły się problemy zdrowotne w pierwszych 4 latach życia zdrowego zwierzaka, ale jak się zaczyna pojawiać to między 4. a 6. rokiem życia, przecież epidemia problemów z wątrobą, trzustką, które obserwujemy w lecznicach weterynaryjnych ze skórą, nie bierze się znikąd. Ona się bierze właśnie z długofalowych niedoborów albo nadmiarów różnych składników pokarmowych w żywności. A które z produktów żywieniowych są szkodliwe dla psa, dla kota? Jest mnóstwo produktów w naszej codziennej diecie, a wiele z nich wciąż niezbadanych i my nie wiemy do końca, w jakich ilościach, czy w jakich proporcjach dany produkt zaszkodzi. Natomiast jak lądują w misce naszego zwierzaka, to mogą albo dać objawy bardzo ostre, od razu ciężkie choroby na przestrzeni kilku dni, a nawet godzin, a są takie, które dopiero po paru tygodniach, miesiącach to będzie ten efekt i często właściciel w ogóle nie kojarzy tego, że to był ten składnik, który gdzieś tam codziennie on dorzucał do diety. Z takich najbardziej, nazwijmy to, popularnych, których absolutnie w diecie psa czy kota nie powinno się znajdować, są oprócz, no zacznijmy może od takiej popularnej rzeczy jak ludzkie słodycze. Tu nawet nie chodzi, proszę Państwa, o cukier prosty czy o miód, który bardzo łatwo fermentuje. Chodzi przede wszystkim o słodziki. Większość produktów, które w tej chwili jemy, zawiera słodziki. Duża część, nadal nie wiemy nawet jak liczna, ale nawet taki słodzik, który jest pochodzenia naturalnego, czyli taki tak zwany cukier brzozowy, ksylitol, jest śmiertelnie niebezpieczny i powoduje niewydolność nerek u naszych zwierząt. Tak więc nawet jeżeli mam napisane, że gdzieś są naturalne słodziki, to nie jest gwarancją, że coś, co jest naturalne, będzie bezpieczne dla naszych zwierząt. To jest zagrożenie życia, prawda? Oczywiście, dokładnie. Kolejnym takim elementem, który wydaje się, jest bardzo zdrowy, polecany, ma wiele substancji także przeciwnowotworowych, są oczywiście winogrona, no a także ich pochodne rodzynki. Niestety wiemy od mniej więcej końca lat 80. i tak jest wprowadzony monitoring, że są one szkodliwe i powodują niewydolność nerek. Nie u każdego zwierzaka, to prawda, ponieważ nie mamy możliwości przeprowadzenia takich rozległych badań, po prostu nie mamy możliwości truć zwierzęta i patrzeć, po jakim czasie zaczną pokazywać objawy tego zatrucia i po jakich winogronach i rodzynkach, ale jeżeli dane ze Stanów mówią, że na całą pulę zgłoszeń około połowa zwierząt
rozwija objawy niewydolności nerek, a 1/8 z tych zwierząt umiera, to mimo wszystko ja bym jednak nie rekomendowała podawania w żadnych ilościach i żadnej części, bo nie wiadomo tak naprawdę, czy z tych rodzynek i winogron to działa skórka, pestki czy miąższ. Do tej pory tego nie ustalono, ponieważ doniesienia dotyczą o toksyczności, dotyczą różnych rzeczy, różnych preparatów. Oczywiście czekolada jest taką rzeczą powszechnie znaną, że szkodzi naszym zwierzętom. A mimo to ja się stykam, jak od 15 lat zajmuję się dietoprofilaktyką zwierząt domowych, stykam się zawsze z kimś, kto w gronie podniesie rękę i powie, a ja daję mojemu psu czekoladę. I w takich sytuacjach mogę powiedzieć tylko jedno. Często ratuje te zwierzęta to, że jest tam znikoma ilość prawdziwego kakao i są to produkty czekoladopodobne raczej niż prawdziwa czekolada. Naprawdę, proszę Państwa, nieznaczne ilości prawdziwej czekolady po prostu są dla naszych zwierząt bardzo, bardzo szkodliwe. I w przypadku czekolady też warto zwrócić uwagę, że mamy ten efekt kumulacyjny. Czyli jeżeli ktoś podaje małe ilości systematycznie, dokładnie, to się kumuluje w psiej wątrobie, bo ona po prostu nie wychodzi poza, tam jest martwa pętla, ona nie wychodzi, po prostu te metabolity substancji zawartej w czekoladzie po prostu zostają w organizmie tego naszego psa i go po prostu zatruwają w coraz większej ilości. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Marcin Pośpiech, kłaniam się i zapraszam na specjalne wydanie programu Gorąca Planeta. Wydanie, w którym podsumujemy najważniejsze światowe wydarzenia ostatnich 12 miesięcy. Zaczynamy. W Afganistanie nie ma życia. Są talibowie, państwo islamskie. Chcę do Austrii. Mam nadzieję, że to zwycięstwo obali unijny nieudany projekt. Mam nadzieję, że powstanie Europa suwerennych państw, handlujących razem, będących przyjaciółmi, współpracujących. A teraz pozbądźmy się tej flagi, hymnu i całej tej Brukseli i tego wszystkiego, co poszło tak źle. Wieczorem grupa wojskowych powstała przeciwko jedności naszego państwa. Ktokolwiek jest odpowiedzialny za to powstanie przeciwko woli narodu, zostanie ukarany zgodnie z naszym prawem. Oni muszą to wiedzieć. Kuba nie do końca jest przygotowana na odejście Fidela. Wielu Kubańczyków określało go jako ojca narodu. Don't believe anymore in United Nations. Już nie wierzę w ONZ ani inne instytucje międzynarodowe. Oni się cieszą, że my tu jesteśmy zabijani, że musimy zmagać się z najstraszniejszą masakrą we współczesnym świecie. Rosjanie nie chcą nas stąd wypuścić. Oni chcą nas zabić. Podobnie jak Asad. Nie walczy się z bombami lotniczymi, których codziennie na dobę spada na miasto z 200. Nie walczy się z bombami kasetowymi, z bombami z białym fosforem. Nie walczy się z pociskami artyleryjskimi. Początek roku 2016 upłynął pod znakiem dalszej walki Europy z kryzysem migracyjnym. Najważniejszym ich frontem były greckie wyspy. To na nie każdego dnia z Turcji przez Morze Egejskie docierały tysiące uchodźców i migrantów. Pod koniec marca coraz bardziej zdesperowanej Brukseli udało się wynegocjować kontrowersyjne porozumienie z Ankarą. Zgodnie z nim uciekinierzy docierający do Grecji mieli być zawracani do Turcji. W zamian Unia Turcji obiecała wielomiliardową pomoc. To relacja z Lesbos z pierwszej nocy obowiązywania umowy Bruksela-Ankara. Kolejny dzień i ten sam powtarzający się od wielu miesięcy jak w kołowrotku scenariusz. Plaża na Lesbos. Noc rozświetlają migocące światełka latarek ratowników. Zimno z wilgocią wkradają się pod kurtki. W ciemności wyłania się przepełnione ponad miarę nabierające wodę ponton.
płynie zygzakiem, bujając się niezdarnie jak pijany, który zaraz runie na ziemię. Ludzie w odblaskowych kamizelkach wskakują do wody. Wyciągają dzieci, kobiety, potem mężczyzn. Dwóch z nich jest nieprzytomnych. Zaczyna się reanimacja. Bez skutku umierają na kamiennej plaży. Bashir z Syrii był silniejszy, przeżył. Mówi, że przeszedł piekło, ale to już nieważne. Liczy się to, że na wyciągnięcie ręki ma europejski raj, choć na razie to tylko plaża na Lesbos. Mam nadzieję, że mnie nie deportują. Wierzę, że uda mi się przedostać dalej. Jeśli nie, to nie wiem, co ze mną będzie. Los Bashira nie jest pewny. Obowiązuje już umowa Unii z Ankarą, która ma zatrzymać masową migrację. Wszyscy, którzy nie dostaną azylu, automatycznie będą zawracani do Turcji. Ale ludzie nie oglądają się na układy polityków. Nielegalne pontony, wbrew zapisom porozumienia, płyną dalej. W kamerze na podczerwień wyglądają jak łebki od zapałek wystające z pudełka, ciasno jeden przy drugim. Ale to nie drewienka, a ludzie, których namierzył właśnie norweski patrolowiec w służbie Europejskiej Agencji Ochrony Granic Frontex. Łódź Norwegów naszpikowana elektroniką podpływa do pontonu, w którym przerażeni ludzie kurczowo trzymają się napompowanych samochodowych dętek. Oświetleni szperaczem widzą, że ratunek jest blisko. Nikt nie chce czekać. Każdy chce być pierwszy. Panika wisi w powietrzu. Kapitan norweskiego patrolowca Brian Scott nas wkracza do akcji. Don't take off the clothes! Sit in the boat! Don't take it off! Leave it on! See this rubber boat? Yes. It's the poorest quality that you can get. Okay. Widzisz tę gumową łódź? Jest najgorszej jakości, jaką możesz dostać. And the people on board? A ludzie na pokładzie? Większość z nich? Nikt z nich nie umie pływać. Nobody can swim. And the life vest, the a kamizelki ratunkowe, które kupili w Turcji, w ogóle nie działają. Wpływamy do portu. Uchodźcy wysiadają, kapitan liczy. Było 18 dzieci, 16 kobiet i 19 mężczyzn. To pierwszy od dłuższego czasu dzień, kiedy było więcej mężczyzn niż kobiet. Norweska łódź odpływa. Migranci wsiadają do autobusów i jadą do największego obozu uchodźców na Lesbos, Moria. Jeśli są Syryjczykami lub Irakijczykami, najpewniej trafią do części oficjalnej stworzonej przez rząd i UNHCR. Jeśli Afgańczykami, Pakistańczykami czy Irańczykami, do części nieoficjalnej prowadzonej przez wolontariuszy. Skąd taki podział? Szanse tych drugich na azyl są nikłe. Uznano, że pochodzą z bezpiecznego kraju. Po obozie oprowadza mnie wolontariusz z Holandii o polskich korzeniach Stanisław Wąsowicz. Jestem obok namiotu, ubrania są rozdywane. Dzisiaj była taka wzruszająca sytuacja, że nagle moja dziewczyna, która tu ze mną zjechała, widzi dwóch chłopaków. Powiedzieli, że mają około 23 lata, co dla nas było dziwne. Tam już ich nie wiecie, kiedy byliście urodzeni. Wiedzieli dzień, ale nie wiedzieli roku. Bo już tak długo tam w Afganistanie, skąd oni pochodzili, jest wojna, że po prostu rok nie był zupełnie pewny. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Te namioty tutaj to sami ludzie zabrali. Tutaj na ogół są sami mężczyźni. Aha, czemu? Bo to jeszcze jest ta kultura taka, że na ogół kobiety, rodziny nie śpią razem z mężczyznami. Dobra, jesteśmy w kuchni. Teraz jest spokojnie, jak pan widzi, ale można sobie wyobrazić, że w ciągu 3 godzin tutaj ponad 1500 obiadów robimy, około 3 razy dziennie. Wszystkie osoby, które tam pan teraz tutaj widzi, to są tutaj volunteers. Wolontariusze. Dla mnie jest trudno wyobrazić, czy ja bym tak się mógł utrzymywać w takiej sytuacji. Nigdzie nie być chciany, nie wiedzieć, co się stanie i bez żadnych własnych rzeczy. W obozie Moria zwykle jest od 500 do 1500 osób. Wśród nich młody Irańczyk, który zdezerterował z armii, bo nie chciał zabijać w Syrii. Jeśli mnie deportują, powieszę się albo podetnę sobie żyły. Nie wrócę do Iranu. Tam jestem zdrajcą, a za to czeka mnie publiczna egzekucja na oczach ojca, całej rodziny. To nie jest fajna rzecz. W obozie od 3 miesięcy mieszka 17-letni Afgańczyk Karim. Jest sam, nikt się nim nie opiekuje. Gdy rozmawiamy, z trudem łapie oddech. Jego ciałem wstrząsają drgawki. Z zimna, z
przerażenia, nie wiadomo. W Afganistanie nie ma życia. Są talibowie, państwo islamskie. Chcę do Austrii. I jeszcze jedna historia. Kuzynów Sayeda Zoaya Abbasa i Sayeda Jazzy Polina Kawiego. Mają około 30. Są pakistańskimi szyitami z Karachi, mniejszością brutalnie prześladowaną ze względu na wyznanie. Rozmawiam z nimi kilka godzin po tym, jak wysiedli z łodzi. Są mokrzy, bluzy i buty przywiązane mają sznurkami do ciała, by nie porwały ich fale. Wielokrotnie aplikowałem o wizę. Wszędzie, w całej Europie. W Czechach, w Niemczech, ale wszędzie odrzucano moje podania. Pokazałeś mi wcześniej rany na swoich plecach. Powiedz, kto cię pobił. Wielokrotnie byłem porywany przez talibów. Dwa razy mnie torturowali. Our journey is full of trouble, but we have to move. The mines, the borders, the army, we have beaten by the Turkish army. Nasza podróż tutaj była jednym wielkim pasmem udręk. Szliśmy przez pola minowe, przekraczaliśmy granice, byliśmy bici przez tureckich żołnierzy. Turkish. Przez Turków? Turkish army, they beat us for 8 hours. 8 hours, they beat it very badly to us with the rods and kicks and everywhere like see. Bili nas przez 8 godzin. Aresztowali nas i zaczęli bić, w końcu powiedziałem, przestańcie, po prostu nas rozstrzelajcie. Żołnierz wymierzył we mnie broń. Trzymał ją tak przez chwilę, ale nie strzelił. Powiedział, niestety nie mogę cię zabić, wracajcie skąd przyszliście. Ale my znowu wróciliśmy, znowu spróbowaliśmy. Od wysp po północne regiony kraju w Grecji jest obecnie ponad 47 tysięcy osób próbujących przedostać się dalej do północnej Europy. 47 tysięcy historii. Migrację udało się ograniczyć. W lutym do Grecji przedostało się 55 tysięcy osób. W sierpniu ich liczba spadła do około 3,5 tysiąca. Polskie Radio 24. Ale opanowanie kryzysu migracyjnego nie było jedynym wyzwaniem, przed jakim stanęła Europa w 2016 roku. W czerwcu Brytyjczycy ku zdumieniu świata zdecydowali, opuszczamy Unię Europejską. A takie emocje panowały w Londynie dzień po głosowaniu, kiedy było już wiadomo, że tak do końca nic nie wiadomo. Dokładnie 1,269,501 osób więcej zagłosowało za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii i zdecydowało o przyszłości 63 milionów Brytyjczyków. Zdecydowało też o tym, jak dalej potoczą się losy Unii Europejskiej, już jako wspólnoty 27, a nie 28 państw. Wielka Brytania, druga najpotężniejsza gospodarka Europy, po ponad 4 dekadach w Unii wybrała swoją drogę. Częściowe wyniki już w nocy pokazywały, że obóz Brexitu ma przewagę. Przewagę, której nie stracił do samego końca. O 6 miejscowego czasu wszystko stało się jasne. Lider eurosceptycznego UKIP-u, który w czasie kampanii powtarzał, że umrze szczęśliwy, jeśli Wielka Brytania opuści Unię, triumfował. Mam nadzieję, że to zwycięstwo obali unijny nieudany projekt. Mam nadzieję, że powstanie Europa suwerennych państw, handlujących razem, będących przyjaciółmi, współpracujących. A teraz pozbądźmy się tej flagi, hymnu i całej tej Brukseli i tego wszystkiego, co poszło tak źle. Let June the 23rd go down in our history as our independence day. Niech 23 czerwca przejdzie do historii jako Dzień Niepodległości. Kiedy Komisja Wyborcza oficjalnie potwierdziła wyniki referendum, a nadzieja obozu Remain ostatecznie umarła, pozostało czekanie. Czekanie na to, co powie inicjator wczorajszego głosowania i największy jego przegrany, premier David Cameron. Przed swoją siedzibę przy 10 Downing Street wyszedł z kamienną twarzą w towarzystwie żony Samanthy. Przyznał się do porażki, mówił, że szanuje wynik referendum. Bardziej siebie niż zgromadzonych dziennikarzy przekonywał, że nie żałuje swojej decyzji, bo całym sercem, duszą i umysłem wierzył w sprawę. Sprawę przegraną, dlatego decyzja mogła być jedna. British people have made a very clear decision. To take a different path.
Brytyjczycy bardzo jasno zdecydowali, by obrać inną drogę niż ja uważałem za słuszną. Dlatego sądzę, że kraj potrzebuje nowego przywódcy, który poprowadzi go w nowym kierunku. Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, by pokierować tym statkiem w najbliższych tygodniach i miesiącach. Ale nie sądzę, że byłoby właściwe, gdybym pozostał kapitanem, który dalej będzie prowadzić Wielką Brytanię do następnych celów. W gronie kandydatów, którzy mogliby przejąć ster brytyjskiego statku, największą gwiazdą jest były burmistrz Londynu i były przyjaciel Camerona ze studiów w Oksfordzie Boris Johnson. Dla jednych charyzmatyczny, dla innych bezczelny, za to zawsze z rozczochraną blond grzywą, wielbiciel Churchilla. Ale dziś w dniu triumfu jego zwolennicy nie dopisali. Kiedy opuszczał swój dom w północnym Londynie i otwierał być może najtrudniejszy polityczny rozdział w swoim życiu, przywitały go gwizdy. Prasowej Johnson bardziej niż zwycięzcę przypominał kogoś przygniecionego ciężarem niespodziewanej odpowiedzialności. Mówił ciszej i mniej pewnie niż do tego przyzwyczaił. Zaczął od laurki wystawionej Cameronowi, określając go najwspanialszym politykiem naszych czasów. W drugiej kolejności uspokajał. I want to reassure everybody that in my view... Chcę wszystkich zapewnić, że w moim przekonaniu Wielka Brytania po referendum pozostanie wielką europejską siłą, aktywną w polityce zagranicznej, obronie, wymianie danych między służbami specjalnymi i wszystkim tym, co decyduje o bezpieczeństwie naszego kraju. Ale w wielkiej pobrexitowej Brytanii już pojawiły się rysy. Większość Szkotów nie wyobraża sobie wyjścia z Unii Europejskiej. 62% z nich opowiedziało się za wspólnotą. Pierwsza szkocka minister, Nicola Sturgeon, już zapowiedziała przygotowanie przepisów pozwalających na rozpisanie drugiego referendum w sprawie niepodległości. Jeśli parlament uzna, że najlepszym lub jedynym sposobem zabezpieczenia naszego miejsca w Europie jest referendum, musimy mieć możliwość rozpisania go. Wielka Brytania wychodzi więc z Unii. Szkocja nie wyklucza odłączenia od Zjednoczonego Królestwa. David Cameron odchodzi, zdaniem wielu, przekreślając swój dorobek. Wszystkie elementy brytyjskiej i europejskiej układanki nagle wystrzeliły w powietrze i nikt nie wie, gdzie upadną. Relacja z Londynu kończy pierwszą część specjalnego wydania programu Gorąca Planeta, w którym podsumowujemy najważniejsze wydarzenia 2016 roku. Autopromocja. Radio 24. Czy Bóg jest obecny w sztuce, która przeciwko niemu się buntuje? Zapraszam na świąteczną audycję Życie z duszą czy bez. Moim gościem będzie Tomasz Budzyński, wokalista m.in. zespołów Armia i 2TM23, poeta, artysta plastyk. Zapraszam, Filip Memches, dziś godzina 20.15. Autopromocja. Jest w 14:30. Informacje dnia w skrócie. Paulina Łukawska, zapraszam. Niepokoi nas scena polityczna w naszej ojczyźnie, mówił w kazaniu w czasie pasterki w katedrze na Wawelu kardynał Stanisław Dziwisz. Przechodzący na emeryturę metropolita krakowski w czasie pierwszej uroczystej mszy w Boże Narodzenie zwracał uwagę na spór i konflikt polityczny trwający w Polsce. Kardynał Dziwisz zaznaczył, że nadrzędnym celem polityków powinna być troska o dobro wspólne, a stylem bezinteresowana służba. Hierarcha składał także życzenia politykom wszystkich opcji. Życzymy im prawdziwej mądrości, by swe zadania spełniali w duchu służby, przedkładając dobro człowieka i narodu nad wszystkie inne racje. Zwracam się, zostawcie parlament, szanowni posłowie, i przeżyjcie święta w gronie waszych rodzin. Ustępujący metropolita krakowski dziękował za organizację Światowych Dni Młodzieży oraz nadzwyczajny jubileusz Miłosierdzia. Z powodu zagrożenia terrorystycznego we Włoszech będą to święta pod specjalnym nadzorem, szczególnie w Rzymie, gdzie jest Watykan, należący do miejsc najpilniej strzeżonych. Natychmiast po poniedziałkowym zamachu w Berlinie na ulicach Wiecznego Miasta pojawiły się specjalne betonowe zapory uniemożliwiające wjazd samochodów ciężarowych. Za radą stołecznej komendy policji władze Rzymu wydały zakaz wjazdu ciężarówek do ścisłego centrum od 24 do 26 grudnia, a także pierwszego dnia nowego roku oraz
na Trzech Króli. Od 29 do 1 stycznia obowiązywać będzie też zakaz odpalania materiałów pirotechnicznych, petard i sztucznych ogniw. Wcześniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uprzedziło, że istnieje możliwość odwołania zgromadzeń i manifestacji cywilnych i religijnych, jeżeli nie uda się zagwarantować bezpieczeństwa ich uczestnikom. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Chiny powinny zredefiniować swój potencjał nuklearny. Takie słowa znalazły się w komentarzu redakcyjnym dziennika Global Times. To reakcja chińskich mediów na zapowiedzi amerykańskiego prezydenta elekta Donalda Trumpa, który uważa, że Stany Zjednoczone powinny rozwijać broń atomową. Global Times zauważa, że na słowa Donalda Trumpa zareagowały już władze w Moskwie, które także uznały za konieczne rozwijanie potencjału nuklearnego. Niektórzy Chińczycy uważają, że Chiny nie powinny być częścią nuklearnego wyścigu zbrojeń pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Rosją, pisze chiński dziennik. Dodaje, że Chiny nie muszą uczestniczyć w takim wyścigu zbrojeń, ale powinny za to zredefiniować własny potencjał nuklearny. W opinii autora komentarza Chiny powinny dysponować wystarczającym potencjałem, aby odpowiedzieć na pokaz siły ze strony USA. Chińska armia powinna dysponować zaś taką ilością broni, która przekona Stany Zjednoczone, że militarne prowokacje spotkają się ze zdecydowaną odpowiedzią ze strony Chin, pisze chiński dziennik. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 2:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Zapraszam na drugą część programu Gorąca Planeta. Podsumowujemy rok 2016 na świecie. Piątkowa noc z 15 na 16 lipca. W Turcji ku konsternacji świata zaczyna się zamach stanu. Celem puczystów jest obalenie prezydenta kraju Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Chcę zaprosić naród do wyjścia na ulicę, na lotnisko. Zbierzmy się na placach jako obywatele tego kraju. Niech ta mniejszościowa grupa przybędzie tam ze swoimi czołgami i artylerią i niech zrobi co zechce wobec ludzi. Nigdy nie uznawałem niczego poza władzą ludu i nie będę tego robił. Oświadczenie autorów zamachu stanu odczytane w tureckiej telewizji publicznej. Ve idamesi için her türlü tedbir alınmış ve uygulanmaktadır. Wszelkiego rodzaju działania zostały podjęte i wprowadzone. Nie dopuścimy, by jakiemukolwiek obywatelowi stała się krzywda. Nie pozwolimy, by porządek w państwie został zakłócony. Rada Pokojowa zapewni przygotowanie konstytucji tak szybko, jak to możliwe. Dokument obejmie wszystkie części społeczeństwa bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na religię, język czy rasę. Rada Pokojowa podejmie wszelkie środki, by ustanowić świecki, demokratyczny i konstytucyjny porządek. Fragment nocnego wystąpienia prezydenta Erdoğana. Dziś wieczorem grupa wojskowych powstała przeciwko jedności naszego państwa. Ktokolwiek jest odpowiedzialny za to powstanie przeciwko woli narodu, zostanie ukarany zgodnie z naszym prawem. Oni muszą to wiedzieć. Nie ma takiej siły, która byłaby ponad wolą narodu. Jako prezydent tego kraju mogę powiedzieć, że członkowie partii, której jestem założycielem, będą stali ramię w ramię z narodem na ulicach i placach miast i ukarzą tych, którzy ponoszą odpowiedzialność. Tylko 45 milionów naszych wyborców może decydować o tym kraju. Jak już powiedział pan premier, to nie są ich czołgi. One są państwowe. Wiemy, jak ich powstrzymać. Nie boimy się ich. Atak na gorąco wydarzenia na naszej antenie relacjonowała Polka od lat mieszkająca w Stambule, Joanna Pietrzak. Ta noc była wyjątkowo obfitująca w zdarzenia, które naprawdę były całkiem niezłym filmem sensacyjnym. W zasadzie mam wrażenie, że wszyscy zamarli przed ekranami telewizorów, chociaż trudno powiedzieć tutaj o tym, że były to rzetelne informacje w przypadku serwisów tureckich. Telewizja turecka, kanał TRT w pewnym momencie zaczął nadawać relacje
w zasadzie to nie relacje, a ogłoszenie, stanowisko wojskowych, po czym pojawił się czarny ekran i to było wszystko. Aż po około półtorej godzinie spikerka, która czytała tę informację, przedstawiła sytuację w momencie, kiedy została postawiona przed faktem czytania takiego oto oświadczenia. Wtedy zaznaczyła, że do telewizji publicznej, do budynku telewizji publicznej wpadli wojskowi pod pretekstem puczu czy też przewrotu wojskowego. Nakazano przekazać właśnie stanowisko wojskowych o tym, że będą wprowadzane nowe zmiany, będzie nowa konstytucja. Myślę, że też w Polsce takie informacje wtedy były przekazywane. Po czym telewizja Fox z kolei. Słuchałam też radia, oglądałam telewizję, no, na tyle, ile można było tutaj te informacje uzyskać. W zasadzie to były takie strzępki informacji, bo media, które tutaj aktualnie funkcjonują, to są raczej takie media sprzyjające aktualnej władzy. Więc po pewnym czasie też kanał BBC, CNN International też przestały być dostępne. Jeżeli chodzi o kanał telewizji Fox, bo wydawało mi się, że w tym momencie były to chyba możliwie najrzetelniejsze informacje, kanał zaczął pokazywać to, co się dzieje w stolicy, w Ankarze, a mianowicie ostrzelanie budynku parlamentu tureckiego. To rzeczywiście no, przyćmiało chyba naprawdę wszelkie sceny filmowe. Mianowicie F-16, helikoptery z Korski, to zupełnie nieoświetlone, w nocy oczywiście to widać bardzo dokładnie, otworzyły ogień nad budynkiem parlamentu, zrzucono 3 bomby. No, było też podejrzenie o bomby dźwiękowe, czy rzeczywiście takie miały miejsce, bo rzeczywiście gdyby to było takie mocne uderzenie, zapewne pojawiłby się ogień. Wiemy też, że pod budynkiem parlamentu tureckiego są schrony, więc przebywający w tamtym momencie posłowie czy pracownicy budynku udali się do schronów i póki co nie wiemy, na ile jeszcze oszacowane zostaną te straty. Natomiast no, to tak jak mówię, to jest Ankara. W Stambule takimi strategicznymi punktami były oba mosty, szczególnie most bosforski imienia Atatürka. Tam czołgi wjechały na most. Ludzie, którzy wyszli na ulicę, próbowali powstrzymać wojskowych. Spoglądając na historię Turcji, mniej więcej raz na 10 lat takie przewroty wojskowe miały miejsce. Już od kilkunastu lat takie sytuacje się nie pojawiały. Były to bardziej krwawe bądź przewroty w białych rękawiczkach, tak można było to powiedzieć. I co rusz, miałam wrażenie, szala zwycięstwa przechylała się na stronę wojskowych, bądź stronę rządzącą. W zasadzie wciąż, myślę, nie ma konkretów co do tego, kto stoi za tym zamachem, za tym puczem. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan o próbę zamachu stanu oskarżył Fethullaha Gülena, tureckiego uczonego mieszkającego w USA i kiedyś swojego sprzymierzeńca. W kraju rozpoczęły się czystki i rozprawa z tak zwanym głębokim państwem. Polskie Radio 24. Ale rok 2016 to też niewyobrażalny dramat syryjskiego Aleppo. Przez wiele miesięcy obleganego i w końcu zdobytego przez siły wierne Baszarowi al-Assadowi, wspomaganego przez rosyjskie wojsko. Do każdego, kto mnie teraz słyszy. Jesteśmy tu w środku ludobójstwa, do którego dochodzi w Aleppo. To może być moje ostatnie nagranie. Ponad 50 tysięcy cywilów, którzy sprzeciwiają się dyktaturze al-Assada, jest przerażony. Boją się egzekucji albo giną od bomb. Ponad 180 osób zostało zabitych przez żołnierzy al-Assada albo wspierającą ich milicję. Jesteśmy uwięzieni na 2 km². Każda bomba to kolejna masakra. Ocalcie Aleppo, ocalcie ludzi. Czekamy na działania, nie na słowa, bo dzieci w Aleppo czekają na ratunek. Brita Hadzi Hassan,
burmistrz wschodniej części syryjskiego Aleppo. Potrzebujemy mobilizacji całej społeczności międzynarodowej, którą ogarnęła niemoc. Tej tragicznej sytuacji nie sposób opisać. In Aleppo City, these days it's too difficult. There's no. Dziś życie w Aleppo jest bardzo trudne. Ludziom brakuje podstawowych rzeczy. Trwają bombardowania. Rosjanie i reżim deklarują wstrzymanie ognia, by móc ewakuować miasto. Ale jak na razie tak się nie stało. W mieście brakuje wody i prądu. The clean water is not available in the city and electricity too. Don't believe anymore in United Nations. Już nie wierzę w ONZ ani inne instytucje międzynarodowe. Oni się cieszą, że my tu jesteśmy zabijani, że musimy zmagać się z najstraszniejszą masakrą we współczesnym świecie. Rosjanie nie chcą nas stąd wypuścić. Oni chcą nas zabić, podobnie jak Assad. Doesn't want us to go out alive. They want us dead. Assad is the same. We were free people. Byliśmy wolnymi ludźmi. Pragniemy wolności. Niczego więcej, ale ten świat nie lubi wolności. A tak o życiu i śmierci w Aleppo na naszej antenie opowiadał reporter, pracownik organizacji pomocowych, autor filmu Aleppo, notatki z ciemności, Michał Przydlacki. Nie walczy się z bombami lotniczymi, których codziennie na dobę spada na miasto z 200. Nie walczy się z bombami kasetowymi, z bombami z białym fosforem. Nie walczy się z pociskami artyleryjskimi. Cywile nie walczą. To, czego domaga się reżim Bashara al-Assada, powiedzmy to sobie wprost, no to jest reżim ludobójczy. W ogóle dziwi mnie to, że my próbujemy z tymi ludobójcami rozmawiać, bo z ludobójcami się nie rozmawia. Ludobójców się rozlicza za to, co robią. I ten reżim Bashara al-Assada domaga się kapitulacji. Jak cywil ma skapitulować? Cywil nie bierze udziału w walce. To, że reżim Bashara al-Assada stara się utrzymać u władzy za wszelką cenę, oznacza, że reżim Bashara al-Assada i Rosja są gotowe i równają w chwili obecnej to miasto z ziemią. Dlaczego Aleppo jest tak ważne? Dlaczego jest tak cennym miastem? Bo każde miasto w Syrii jest ważne dla Asada, bo było przed wojną centrum syryjskiego przemysłu, bo było największym miastem syryjskim, chociażby dlatego. Ale też dlatego, że to miasto, tak jak Homs, tak jak Hama, tak jak inne duże miasta syryjskie, jest jednym z centrów oporu, takiego nawet biernego oporu, oporu cywilów, którzy mówią, nie, nie chcemy reżimu Bashara al-Assada i którzy od marca 2011 roku mówią, chcemy wolności, chcemy demokracji i wołają wolność, ojczyzna i, no i demokracja. Nie ma prawdy po stronie ludobójców. Nie ma prawdy po stronie ludzi, którzy nie starają się chronić cywilów w czasie konfliktu. Ludzi takich jak pan, ja, jak nasi państwo słuchacze, którzy starają się zwyczajnie przeżyć. Ja spędziłem w Syrii łącznie 11 miesięcy w czasie wojny, z czego ponad pół roku spędziłem w Aleppo. I myślę sobie, że te kilka lat temu, kiedy pracowałem w Aleppo i kiedy później kręciłem tam dokument, w zrównaniu z tym, co się dzieje teraz, to były czasy pokoju. Pomimo tego, że wtedy można było w przeciągu ułamka sekundy stracić życie, że wtedy też były bombardowania miasta. Ja jestem świadkiem, wie pan, widziałem to na własne oczy. Nie raz, nie pięć, nie piętnaście. Widziałem wielokrotnie ostrzał reżimowy, który idzie falą, ciężki ostrzał artyleryjski, który idzie falą po dzielnicach, gdzie nie ma stanowisk rebeliantów, gdzie pociski biją po 50 metrów, tak jak podnosi się, powiedzmy, lufy. Widziałem codzienne bombardowania, też właśnie ludności cywilnej. No, tak jak powiedziałem, widziałem uderzenia rakiet balistycznych typu Skud. Uderzenie, jakby wystrzelenie rakiety balistycznej w miasto jest z automatu traktowane jako zbrodnia wojenna. Ale co więcej, i to się nasilało, w chwili obecnej mamy prawie milion osób na terytorium Syrii żyjących w tak zwanych oblężeniach, z czego 99% tych ludzi, cywilów,
To są ludzie żyjący w oblężeniach przez wojska reżimu, którzy muszą mierzyć się faktycznie z głodem, z gotowaniem sobie trawy jako zupy i karmieniem tą zupą swoich dzieci. No mamy do czynienia z taką wielokrotnością małych Stalingradów na terytorium Syrii, wywołanych, spowodowanych i utrzymywanych przez wojska reżimu przy czynnym udziale Rosji. Nawet, wie pan, nie wiem, czy pan pamięta sytuację z lipca tego roku, kiedy po raz pierwszy od dawna, od miesięcy, ruszył do Aleppo oficjalny konwój, który został zbombardowany. I został on zbombardowany. No, Rosjanie nawet mówili, że to Belgowie, co już zakrawa na jakiś absurd. Pan rozmawiał także z rebeliantami. Kim są ci ludzie? Bo w pana filmie wypowiadają się ludzie uzbrojeni, będący w mundurach, nawet takich skompletowanych mundurach, którzy mówią, byłem piekarzem, byłem hydraulikiem. Tak. Rozmawiałem z rebeliantami, z wieloma rebeliantami. To są ludzie, należy pamiętać, że to są ludzie, którzy nie narodzili się pierwszego dnia konfliktu, którzy mają swoją przeszłość. To są ludzie, którzy jakby w różny sposób zareagowali na sytuację, która ma miejsce w Syrii, na pacyfikację pokojowych demonstracji, bo z tego to się wszystko wzięło. Ludzie tacy jak my. A jak pan to widzi? Co musiałoby się stać, żeby ta wojna zakończyła się? Bo jak teraz tutaj rozmawiamy, no to wszystko to wygląda dramatycznie, dramatycznie, pesymistycznie. Nie ma światełka gdzieś na końcu tego tunelu. Czy też pan je gdzieś dostrzega? Jestem osobą wierzącą i wierzę, że to się zakończy. Żadna wojna na świecie nie trwała stulecia czy tysiąclecia. To się prędzej czy później skończy. Nie wiem, czy będziemy w stanie zobaczyć w Syrii jeden ocalały budynek. Ale to nie znaczy, że Syrii nie będzie można odbudować. A może Syria się rozpadnie? Być może Syria się rozpadnie, to jest możliwe. Być może nastąpi właśnie rozpad, który spowoduje jakieś zatrzymanie rozlewu krwi. Ale wierzę też w to, że ludzie, którzy uciekają z Syrii, bo uciekają z piekła, mogą dotrzeć tutaj do Europy. A prawdziwi uchodźcy uciekający z piekła, mamy obowiązek im pomóc. To są ludzie też z umiejętnościami. To są ludzie, którzy mogą nabyć tutaj umiejętności. I to są ludzie, którzy nie porzucają swojej ojczyzny dlatego, bo im się bardziej podoba Europa. Nic bardziej mylnego. Oni porzucają piekło, ale tych Syryjczyków, a znam ich setki, może tysiące, nie chcą wracać. Oni chcą wrócić, bo chcą, żeby ich kraj znów istniał, znów przynosił radość ich dzieciom. I dlatego myślę, że jak tylko wojna w Syrii się zakończy, to zobaczymy tych uchodźców wracających do Syrii z nowymi umiejętnościami odbudować swój kraj. I wierzę też w to, że wtedy przyjdzie czas rozliczenia winnych, postawienia ich przed trybunałami, osób pokroju Baszara al-Asada i jego świty, występków rebeliantów również. Tylko że tutaj nie da się tego zrównać, bo z jednej strony mamy ludobójstwo zamierzone, czynione każdego dnia, z drugiej strony mamy zbrodnie wojenne, które się zdarzają, bo niestety na wojnie zbrodnie wojenne się zdarzają. Tak, jeszcze przed zdobyciem Aleppo mówił reporter, filmowiec, pracownik organizacji pomocowych Michał Przedlacki. Polskie Radio 24. W 2016 roku Amerykanie wybrali 45. prezydenta. Tak jak w przypadku Brexitu, ku zaskoczeniu świata wygrał pretendent do Białego Domu, kontrowersyjny miliarder Donald Trump. Tak na gorąco wyniki głosowania w USA komentował Łukasz Pawłowski z Kultury Liberalnej. Absolutnie wszystkie. No 95% sondaży, które mogliśmy czytać, pokazywało, że jednak zwycięży Hillary Clinton. To pokazuje, że ta metoda pomiaru preferencji wyborców przestaje chyba być metodą skuteczną. Znaczy ludzie ukrywają swoje preferencje, nie chcą o nich powiedzieć. Albo mówią, że nie zagłosują, a następnie idą. Więc to jest pierwsza poważna rzecz, którą trzeba przemyśleć. Druga to jest oczywiście sama prezydentura Trumpa. Głos zabrała ta silent majority, ta milcząca większość amerykańska, która właśnie ukrywała swoje poglądy, wstydziła się przyznać do Trumpa, który był wyzywany od rasistów, homofobów, idiotów, dyletantów, jeżeli chodzi chociażby o sprawy zagraniczne. No tak, tylko skoro przemówiła milcząca większość, to teraz musimy się zastanowić, co ona tak naprawdę powiedziała, bo
Trump nie jest człowiekiem, który startował do tych wyborów z jasnym programem. To nie jest program, nie wiem, wolnorynkowy, nie jest to program konserwatywny, nie jest to program liberalny, nie jest to program lewicowy. To znaczy wiemy dobrze, że zmieniał zdanie non-stop w różnego rodzaju sprawach. Wiele z jego przemówień sprowadzało się właściwie tylko do takiego rozbudzania emocji. Więc nie bardzo wiadomo, co powiedziała ta milcząca większość, o której pan wspomniał. To znaczy, jeżeli... Może powiedziała to, co powtarzał też Donald Trump, że nie chcemy już tego establishmentu, jesteśmy nim zmęczeni. Dobrze, ale w takim razie warto zwrócić uwagę, że poza Donaldem Trumpem w wyborach do kongresu no, mamy jednak tradycyjnych polityków. Nie jest tak, że za Donaldem Trumpem idzie jakiś wielki ruch, że on niesie ze sobą całą falę nowych polityków, którzy... Ale mówi się też, że Trump uratował trochę republikanów, którzy jednak chociażby ze względu na demografię, to jak zmienia się społeczeństwo amerykańskie, gdzieś tracą swoją przewagę nad demokratami. No to jest bardzo zaskakujące, że kandydat z taką retoryką, która jednak wyklucza te mniejszości, który wyraźnie je atakował, mimo wszystko w tych wyborach zwyciężył. No ale teraz powstaje pytanie, co on z tym wszystkim zrobi? Bo możemy być raczej pewni, że nie będzie spełniał wszystkich obietnic, jakie złożył. Znaczy, nie spodziewam się, że nagle w ciągu najbliższych dni wyruszy do Chin renegocjować traktaty handlowe i nie wprowadzi ceł na towary sprowadzone do Stanów Zjednoczonych z Chin. Wyrzuci naftę do kosza. Wyrzuci tak porozumienie o wolnym handlu. To miałoby katastrofalne skutki dla amerykańskiej gospodarki, a na tym ucierpieliby przecież nie milionerzy tacy, czy miliarderzy tacy jak Trump, którzy z łatwością mogą przerzucić swoje majątki do innych państw, tylko ucierpią przede wszystkim ci obywatele, którzy na co dzień kupują w amerykańskich sklepach, jeżeli ceny towarów nagle drastycznie by wzrosły. Mówił Łukasz Pawłowski z Kultury Liberalnej. Polskie Radio 24. A przed nami ostatnie wydarzenie spośród tych najważniejszych tego roku. 25 listopada zmarł w wieku 90 lat przywódca kubańskiej rewolucji, kochany i nienawidzony Fidel Castro. Tak na naszej antenie mówiła o nim dr Katarzyna Dębicz z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Odeszła kolejna wielka postać, i która również zamyka pewną epokę dwubiegunowego świata, w którym toczyła się zimna wojna, i postać ta zresztą wyrosła na bazie tego konfliktu między Wschodem i Zachodem, a także konfliktu między Ameryką Łacińską i Stanami Zjednoczonymi, bo Fidel Castro nie utożsamia tylko walki, tak jak my podkreślamy, walki Kuby ze Stanami Zjednoczonymi, walki ideologicznej, przeciwstawianie się wpływom ekonomicznym, ale Fidel Castro zawsze podkreślał, że jego ideały wyrosły na bazie ogromnego cierpienia wszystkich Latynoamerykanów, którzy doznali krzywd od Stanów Zjednoczonych. Co Fidel Castro dał Kubańczykom, a co Kubańczykom zabrał? Bo wielu twierdzi, że zabrał im to, co najważniejsze, zabrał im wolność. Ale...